witam Państwa. Postanowiłem zacząć nasze spotkanie punktualnie, co jest dość rzadkie chyba przy takich okazjach, ale mam taką intuicję, że będziemy musieli mieć dużo czasu i chciałbym, żeby Państwo mieli też możliwość swobodnej wypowiedzi, komentarzy, zadawania pytań. Dlatego powiem pokrótce, jak będziemy prowadzić to dzisiejsze spotkanie. Otóż przede wszystkim chciałbym powitać naszych gości. Pozwolę sobie powitać autora, Dariusza Libionkę, autora książki, o której będziemy mówić, panią profesor Joannę Tokarską-Bakir, która będzie jedną z panelistek. No, nawet nie śmiałbym przedstawiać pani profesor szerzej, ale chciałbym powiedzieć, że tak mi się wydaje, że bez wielu jej książek trudno by sobie wyobrazić kształt dzisiejszego dyskursu o zagładzie i o konsekwencjach zagłady do dziś, które do dziś odczuwamy. Rzeczy mgliste, zbiór esejów i studiów, to jest 2004 rok, czyli już dość odległa perspektywa. No ale tam na przykład bardzo ważny, w ogóle jakby taki uniwersalny esej o Żydach u Kolberga, który jakby zaczął pewien typ myślenia o podstawach, źródłach, genezie współczesnego antysemityzmu. Legendy o krwi, Sandomierz, antropologia przesądu, okrzyki pogromowe i okrzykami pogromowymi z 2012 roku zbliżamy się do tej książki, której jeszcze nie ma, a na którą oczekujemy, książki pani profesor o pogromie kieleckim i mam nadzieję, że jak już ta książka się ukaże, to spotkamy się tutaj i będziemy o niej debatować. Robert Szuchta, którego też właściwie nie muszę przedstawiać, człowiek instytucja, również autor, współautor razem z Piotrem Trojańskim książki Zrozumieć zagładę, która była wtedy pierwszą taką próbą monograficznego ujęcia z dużą taką retrospektywą, prawda, zaczynającą się od czasów bardzo dawnych, średniowiecznych, szukającą w tych czasach pewnych uzasadnień i motywacji zagłady. A ja pozwolę sobie Państwu zająć chwilkę jeszcze i parę refleksji tutaj przedstawić, zanim oddam głos panelistom, bardzo krótko. Chciałem na trzy sprawy zwrócić uwagę. Po pierwsze, wydaje mi się, że mało jest książek w Polsce, które teraz wydawanych, które byłyby tak potrzebne tu i teraz, jak potrzebna jest książka Dariusza Libionki Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorze. Wydaje mi się, że mało jest książek, które byłyby tak aktualne, dramatycznie aktualne, chociaż opowiadają o zagładzie, która jest zamknięta. Z perspektywy historycznej tak jest. Ale czy jest zamknięta w perspektywie doświadczenia egzystencjalnego, moralnego, czy jest zamknięta w perspektywie polskiej pamięci, czy jest zamknięta w perspektywie polskiej tożsamości. Mówię o polskiej pamięci i o polskiej tożsamości. Zagłada, można powiedzieć, przeorała żelaznym lemieszem polską glebę, polską ziemię.
zostawiając na tej ziemi i w tej ziemi szczątki ofiar, ich prochy i rzeczy, które po nich zostały. To złoto, tak pożądane przez wielu i tak poszukiwane gorączkowo. Ale czy zagłada przeorała polską świadomość? I to jest pytanie, które zawieszam, i to pytanie jest bardzo ważne, jeśli się czyta tę książkę. Trzy sprawy o samej książce. Warstwa faktograficzna. To jest ta rekonstrukcja rzeczywistości. Rzeczywistości zagłady, która jakby ujawnia się, objawia się czytelnikowi w swojej takiej nagości. Bez ram jakichś emocjonalnych, bez wzruszeń, bez patosu, bez jakiejś konstrukcji interpretacyjnych. Po prostu to, co uderza w tej książce i to, co jest, powiedziałbym, wręcz nie do zniesienia, jak się czyta tę książkę, to jest ta nagość zagłady. Po prostu. I świadomość, która przychodzi bardzo szybko w czasie lektury tej książki, że ta nagość zagłady przerażająca była przedmiotem bezpośredniego doświadczenia Polaków. Wszystkich Polaków tak naprawdę. Jedni czuli tę zagładę nawet. Inni ją widzieli, słyszeli. Krzyk, smród palonych ciał, i widok maltretowanych Żydów pędzonych gdzieś na stację. W tej książce mamy pokazaną zagładę dzień po dniu, krok po kroku, miasto po mieście, miasteczko po miasteczku, rynek po rynku, ulica po ulicy. To jest nie do zniesienia. Tę książkę się powinno czytać w ciszy i ze ściśniętym sercem. Ale o tej książce trzeba mówić głośno, bo ta książka tu i teraz ma ogromną wartość, dlatego że, można powiedzieć, nie tylko ujawnia tą nieprawdopodobną skalę mordu, ale ujawnia coś więcej, wydaje mi się. Ujawnia jakąś zapaść polskiej pamięci o zagładzie. Jakąś dziurę, w którą ta pamięć wpadła. Autor przytacza na samym początku we wstępie dane statystyczne mówiące o tym, że w 2009 roku 13% Polaków kojarzy Treblinkę z zagładą Żydów. 1,5% kojarzy Bełżec z zagładą Żydów. A jeszcze jakiś ułamek Sobibór, prawda? To są te... Niewiele się myli, znaczy to jest nic, to jest znikomość. Teraz ta książka zjawia się w tej zapaści. Pamięć. Jako wyrzut. Jako wezwanie. Jako coś, czego nie można ominąć. Nie można od tego uciec. Ja bym powiedział, i to już kończę, że tytuł jest charakterystyczny dla całej tej książki. Nagi, konkretny, deskryptywny, zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Ale ja bym w symboliczny jakiś sposób nadał jeszcze inny tytuł tej książki. Tytuł już jest zajęty, tytuł jest wykorzystany w powieści Tomasza Bernharda. To jest tytuł Wymazywanie. Rozpad. Taki też powinien być tytuł tej książki. Dziękuję. Zapraszam, Joanno. Tak. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Ja jestem... Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu, ale widzę na sali
wiele osób, które dużo lepiej to miejsce by zajęły i sensowniej by się wypowiadały, to znaczy historyków, którzy zajmują się tą dziedziną. Ja będę mówić jako antropolożka, która zajmuje się tą dziedziną. Najpierw chciałabym powiedzieć, nawiązując do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, że kiedy czytałam tę książkę, to przypominały mi się te słowa Hilberga, które pewnie Państwo wszyscy znacie. Nie zacząłem od słów wielkich, żeby mieć te słowa, jak skończę mówić. Cały czas myślałam sobie właśnie o tym, że Darek napisał tę książkę jakby czekając z tymi słowami. Te słowa do końca nie padają i dobrze się dzieje, dlatego że one powinny paść ze strony czytelnika w oczekiwaniu na efekt, który ta książka może dać, ale poczekajmy z tym efektem. Druga rzecz to myśl taka wiążąca się z wierszem, który też jest wszystkim Państwu znany, to znaczy z Campo di Fiori, tam jest mowa o samotności ginących. Ja myślałam sobie o samotności piszących na ten temat, ponieważ te książki, które piszemy i zapewne książka Darka, one wywołują taki szczególny efekt kamienia rzuconego w wodę, nad którym zamyka się woda i właściwie to jest woda, którą nabierają wszyscy w usta. To jest bardzo dziwny efekt i są badacze, którzy się nim zajmują, ale pojawia się pytanie, jak badacz znosi taki efekt, bo my o tym nie mówimy. Nie mówimy również dlatego, że boimy się być ekshibicjonistyczni, narzekając na zawód, który wykonujemy, ale to jest pytanie, które ja bym chciała zadać właśnie Darkowi. Pytanie o koszty obcowania z takim materiałem, również nie wyartykułowania reakcji na ten materiał, chociaż muszę się trochę nie zgodzić. Wydaje mi się, że w tej książce bardzo czytelny jest tylko ukryty pewien porządek symboliczny i porządek emocjonalny. Ten porządek, który jest przez tę książkę, przez ten porządny bardzo opis, niesłychanie drobiazgowy, niesłychanie przemyślany, przez te wydestylowane, wręcz bardzo smaczne cytaty, jeśli o takich cytatach tak można powiedzieć. Wydestylowane to jest raczej to słowo, którego bym użyła. Przez tę literaturę, którą to jest obłożone. W końcu przez wstrzemięźliwość tego wszystkiego, co jest z tej książki wyrzucone, po to, żeby ona miała tak zwięzłą postać podręcznika, zarysu całości. Dzieła, które ma ambicje wyczerpania tematu w tym podstawowym zarysie. Jak wiemy, właśnie to umiarkowanie jest znakiem mistrzostwa i wydaje mi się, że to jest wielkość tej książki, właśnie ta jej skromność i wyrzeczenie się pewnej nadekspresji. Niemniej te elementy oceny i porządku moralnego są tam bardzo czytelne, bo na przykład jeśli czytamy ją uważnie, to zobaczymy, że są tam nazwiska. Książka nie przemilcza nazwisk, one się wszystkie tam znajdują. Tutaj chcę powiedzieć, że coraz trudniej jest z artykulacją nazwisk, bo na przykład mój instytut, ja jestem profesorem w Instytucie Slawistyki PAN, decyzją dyrekcji zakazał nam publikacji w nowych tekstach nazwisk, do których nazwisk sprawców, ze względu na procesy, które nam grożą. Centrum Badań nad Zagładą Żydów jeszcze się opiera, ale my już niestety musieliśmy ulec i możemy powoływać się wyłącznie na, to znaczy możemy publikować wyłącznie teksty poniekąd wtórne, to znaczy oparte na cudzych odkryciach, a nie możemy odkrywać jakby nowych dzieci. To jest już, uważam, bardzo niepokojący objaw ograniczania wolności badań naukowych, ale wiąże się po prostu z liczeniem, z realiami, ponieważ te procesy są realne i można w bardzo konkretny sposób blokować debatę. Teraz, żeby cały czas nie być w tak wysokim C, chciałabym troszeczkę odjechać na drugi plan i właśnie powiedzieć o książce, która stanowi ciekawy komentarz do tej bardzo trudnej książki.
To jest powieść pod tytułem Pragnienie. Autor Richard Flanagan. To jest książka o zagładzie Australijczyków rdzennych. I Flanagan w tej wywiadzie, którego udzielił Gazecie Wyborczej niedawno, powołał się najpierw bardzo elegancko na Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Na zdanie Grudzińskiego takie, że przeczytam to zdanie. Człowiek jest w stanie przeżyć dzięki umiejętności zapominania. To jest to zdanie Grudzińskiego, dość charakterystyczne, ale Flanagan po tym eleganckim geście pod adresem Polaków mówi taką rzecz. Myślę, że to bardzo prawdziwe zdanie. Jednostki i społeczeństwa potrzebują okresu zapomnienia po strasznej traumie, żeby po prostu mogli żyć dalej. Ale jednocześnie wolność istnieje dzięki pamięci. I w którymś momencie ludzie muszą z powrotem wejść do cienia, aby znowu mogli żyć w świetle. Sądzę, że przychodzi czas w historii społeczeństwa, gdy problem staje się palący i to na pisarzach spoczywa odpowiedzialność za podniesienie tych kwestii. Tak, i to jest właśnie taka odpowiedzialność, którą podejmuje historyk, bo historyk też jest pisarzem, kiedy pisze taką książkę i płaci za to określoną cenę. Flanagan powiada tu jeszcze jedną rzecz, którą chyba warto przytoczyć, że każdy naród, mówi, ma serce, które próbuje unicestwić. To, dlaczego tak się dzieje, leży u podstaw czegoś dziwnego i okropnego, co jako istoty ludzkie powinniśmy starać się zrozumieć. To mi się wydaje też zdanie, które można rozpamiętywać. Każdy naród ma serce, które próbuje unicestwić. Trochę się to kłóci z tym pojęciem narodu, które jest najpowszechniej używane w Polsce, w związku z tym murem prawnym, którym otoczone jest dzisiaj pojęcie narodu. Ja w ogóle proponuję, żeby posługiwać się pojęciem społeczeństwa, bo chyba o społeczeństwie można mówić wszystko i jeszcze wolno, więc może mówmy po prostu o narodzie, o społeczeństwie. Teraz o samej książce. Więc te niesamowite cytaty, niesamowita w tej książce jest też dyscyplina języka i świadomość słowa. Ja na przykład bardzo jestem wdzięczna, że wszystkie przypadki słowa Aryjczyk są brane w cudzysłów. Osobiście, chociaż jest to oczywiście określenie z epoki, o której czytamy, jestem przeciwniczką nie brania tego w cudzysłów, ponieważ uważam, że to jest powielanie pewnych schematów, na co jestem bardzo uczulona i widziałam, jak starannie jest ta książka pod tym względem przypilnowana właśnie, żeby tych schematów nie było. Darek wdaje się też w najpoważniejsze właściwie debaty, które się toczą i które nas czekają, bo one wszystkie są dopiero właściwie przed nami w związku z zaostrzeniem w polityce historycznej państwa. To znaczy ten fragment o sprawiedliwych, o Markowej i tak dalej, wszystko to jest wyjaśnione, poruszone w sposób zwięzły, wprowadzający temat, nie przeciążający książki. Także nie czuję się tego zakłócenia równowagi, którą jednak tu koniecznie trzeba zakłócić, bo jeśli nie powie się w odpowiednim miejscu czegoś, to potem to już umyka i piętrzą się te złudzenia, tak jak właśnie przy stronie aryjskiej się zdarza. Teraz powiem słowo po tych wszystkich komplementach o wadach książki. Muszę o tym powiedzieć koniecznie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa. Otóż część sukcesu może umknąć w związku z tym, że ta książka wizualnie jest tak nieinteresująca. Przepraszam, że tak mówię, ale
to jest tak niesamowicie ważne, żeby do młodego czytelnika i starego również, rozproszonego coraz bardziej, z deficytem uwagi, docierać poprzez wizualność, poprzez choćby typografię, poprzez interesujący projekt makiety książki. Na przykład coś takiego jak portrety osób, które tu są wplecione w ten tekst. Niesamowicie poruszające, odsyłające do literatury ogromnej, która już istnieje. O ileż one bardziej wyszłyby na pierwszy plan, gdybyśmy zobaczyli twarze tych ludzi. Rozumiem, że to są problemy kolosalne. Właśnie się z nimi zmagam. Moja książka, o której była tu mowa, Portret społeczny pogromu kieleckiego, wyjdzie w lutym, nie w październiku, ze względu na te wszystkie sprawy. Ale to jest, uważam, konieczne, ponieważ po pierwsze, to jest szansa na to, żeby twarz tego człowieka utrwalić. Po drugie, ciągle rozpraszają się zdjęcia, które były 10 lat temu dostępne, a dziś są coraz słabiej. Wbrew temu, że mamy coraz lepsze techniki digitalizacji, to tych kłopotów jest dużo. Innymi słowy, chodzi o to, żeby ta obecność tych ludzi, których nazwiska wyszarpujemy w przeszłości, niepamięci, żeby one po prostu się żeby one się po prostu ontologicznie jakby ugruntowały przez fotografię. To mi się wydaje bardzo ważne. A w naszym środowisku dominuje logocentryzm, czyli wiara w słowo, a nie obraz. No, to jest słaba wiara, to znaczy przegrywamy dzisiaj z obrazami. Wydaje mi się, że część kłopotów, które mamy, wiąże się właśnie z tym, że jesteśmy logocentryczni, nie wierzymy, nie posługujemy się obrazami. Ale to właściwie jest jedyna rzecz, którą mogę tej książce zarzucić. To znaczy to, że jakby ona nie wyartykułowuje całego tego potencjału poprzez stronę wizualną, ponieważ wszystkie pozostałe rzeczy nie złapałam tej książki na niczym, czego mogłabym, czego czasem, na co się natykam w innych być może czasem. Chciałabym zakończyć takimi dwiema pytaniami. Pierwsze z prowokacją i wiąże się z pewną szczególną interpretacją słów, które pani premier ostatnio wypowiedziała w Auschwitz. Przeczytam to. Tak straszliwe wydarzenia jak te, które miały miejsce w Auschwitz, a także innych miejscowościach kaźni, nigdy więcej, chodzi o to, żeby się nigdy więcej nie powtórzyły. I to zdanie, o które chodzi. Auschwitz to w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby uchronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli. I teraz moje pytanie do Darka, który napisał między innymi ZWZK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich i wiele innych tekstów. Czy nie sądzisz, że to drugie zdanie o tym, że trzeba robić wszystko, żeby chronić życie swoich obywateli, mogło być ukrytą formą krytyki zachowania rządu londyńskiego? I teraz druga rzecz jest taka. Czytamy w tej książce o trzeciej fazie zagłady, która jest najsłabiej najsłabiej zdefiniowana. Brakuje tych kotwic definicyjnych, żeby one powstają, ale są wypracowywane, żeby te fazę, ten termin dobrze zakotwiczyć. I ja mam takie pytanie. Jest taka niesamowita książka Grossmana Życie i los. Niesamowita książka, nie wiem, czy państwo go znacie, bo nie jest to zbyt modny pisarz, ale wielki, genialny. I właśnie u Grossmana znalazłam takie zdanie i potem męczyłam o Alinę Skibińską. Brzmi ono tak, że 12 września 42 był zdaniem Grossmana kluczową datą w zagładzie, ponieważ tego dnia, zgodnie z prawem III Rzeszy, Żydzi przestali podlegać jurysdykcji sądów cywilnych i zostali przekazani pod władzę Gestapo. Mówię to jako laik. Wydaje mi się, że można by poszukiwać w tych periodyzacjach, o których mówimy, w związku z trzecią fazą zagłady, jakiegoś związku właśnie z tym, o czym pisze Grossman. I podsuwam to jako po prostu element
pomysł do sprawdzenia badawczego, ja się sama nie znam na prawie Rzeszy i nie wiem, jak mogłoby to wyglądać, tylko idę za intuicją literacką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Robercie, bardzo proszę o teraz twoją wypowiedź. Czy słychać, mnie słychać? Nie wiem, czy ja aż tak dużo mam, tak mądrze. Jakiś miesiąc temu, w szczególnym dosyć miejscu, bo w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Jacek zaproponował mi udział właśnie w tym dzisiejszym spotkaniu. Ja nie wiem, to jakaś tajemnica, czym on się kierował, bo nie sądzę tylko tym, że rzeczywiście jestem autorem. Sercem. Czy współautorem dwóch właściwie książek popularnych, bardzo popularnych, właściwie wręcz szkolnych na ten temat, do których jeszcze będę chciał wrócić później. Ja bardzo szybko przeczytałem książkę Darka, miałem ją właściwie w rękach w pierwszym tygodniu po tym, jak się ukazała. Nie wiem, czy nadal jest tak, że można to tylko kupić na Majdanku. To też troszkę taki kamyczek do tego ogródka, o którym i Jacek, i pani profesor mówiliście, o jakby popularyzacji tej wiedzy. Ja jestem tutaj pesymistą strasznym, dlatego że w 2015 roku 64% Polaków nie przeczytało ani jednej książki i nie sądzę, żeby było lepiej. Przejrzałem różne wywiady z autorem tej książki, które się pokazały w internecie po spotkaniach w Krakowie, takich promocyjnych, i w Lublinie. Jest taki dosyć duży optymizm, że to będzie książka, która dokona jakiegoś przełomu wiedzy, czy to społeczeństwa polskiego, czy chociażby młodego czytelnika. Bardzo wątpię w to, powiem szczerze. Wynotowałem sobie też takie najświeższe wyniki różnych badań dotyczących stanu wiedzy i stosunku młodego pokolenia, czyli licealistów, w ogóle do przeszłości, w tym szczególnie do przeszłości tej polsko-żydowskiej. To wygląda nie dość, że źle, ale bardzo źle, bardzo niedobrze. I nie sądzę, żeby ta książka tutaj, żeby ta książka coś zmieniła. No, o strukturze książki ja nie będę opowiadał, dlatego że to po prostu trzeba przeczytać. Zgadzam się oczywiście też z tym, o czym mówiła pani profesor, znaczy jakby wygląd tej książki, szata graficzna, to jest rzeczywiście to, co przemawia dzisiaj do czytelnika, obraz. Te ilustracje, które tutaj są, które przedzielają właściwie tych 8 rozdziałów tej książki, one są oczywiście tematycznie związane z tym, o czym się mówi w danym rozdziale, ale to rzeczywiście nie załatwia sprawy. Jeżeli ta książka miałaby mieć jakiś odzew, szczególnie młodego czytelnika, to jest wręcz niezbędne dzisiaj. Ilustracja, mapa, jakieś środki kartograficzne, to oczywiście tak. Natomiast ja też jak czytałem tą książkę, oczywiście odnosiłem się też do tego, co ja wcześniej robiłem. Przeczytam państwu 4 cytaty, może do tego nawiążę, z różnych wywiadów, które znalazłem właśnie w internecie. Polska Agencja Prasowa po konferencji w Lublinie. Tylko fragment czytam. Brak opracowania, które by ten temat obejmował w sposób przystępny i syntetyczny. W programie trzecim Telewizji Polskiej w Lublinie, w stacji telewizyjnej lubelskiej, autor mówi, książka skierowana jest nie tylko do historyków zajmujących się problemem zagłady Żydów, czyli też domyślę do wszystkich innych. Kolejna wypowiedź z recenzji księdza Rafała Postawnego z Gościa, to jest taki portal internetowy. Mamy wiele publikacji w Polsce na temat zagłady, ale nie ma zbyt wielu prac, które traktowałyby zagadnienie w sposób przystępny i syntetyczny.
I wreszcie sam autor we wstępie do swojej książki, mimo obszernej literatury specjalistycznej dotyczącej różnych aspektów tego zagadnienia, podobnego opracowania dotychczas w Polsce brakowało. No z tego wszystkiego wynika, że rzeczywiście książka Darka Lipionki jest w ogóle pierwszą publikacją tego typu na polskim rynku. Dostajemy rzeczywiście rzecz zupełnie niesamowitą, która odkrywa przed nami coś, co zupełnie nie istniało. Z takiego mojego bardzo pobieżnego wyliczenia przed książką Darka w Polsce do 2000, po roku 2000 ukazało się 10 pozycji na ten temat, które mają dokładnie taki charakter jak jego praca, tak jak deklaruje we wstępie i pod tytule tej książki, czyli zarys problematyki, i we wstępie też pisze, że nie jest to książka dla specjalistów, jest to książka, która ma popularyzować, wprowadzać wiedzę w ogół, dla ogółu czytelników. W 1999 roku wymienię tylko, oczywiście nie charakteryzując absolutnie, i nie oceniam też tych prac. Wszystkie te prace, które podam, mają charakter prac popularyzatorskich właśnie. To jest 1999 rok, praca, książka Mariana Fuchsa z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego, 340 stron. Rok 2004, Barbara Engelking, Felix Tych, Andrzej Żbikowski, Jolanta Żyndul, Pamięć, historia Żydów polskich przed, w czasie i po zagładzie. Książka kolejna, której nie sądzę, żeby ktokolwiek z Państwa znał, Stanisław Sterkowicz, Nigdy nie zapomnieć, Holokaust, zagłada Żydów europejskich w II wojnie światowej, wydana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe w 2008 roku, 340 stron. Książka, która się ukazała dzięki wsparciu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego ze wstępem Marka Edelmana. Wreszcie cztery prace tłumaczone na język polski. Martin Gilbert, Holokaust, Ludzie, Dokumenty, Pamięć, Bartelsmann, 2002 rok. Saul Friedlander, którego Darek oczywiście cytuje, ale taka książeczka, która umknęła, Doris Bergman, Wojna i Ludobójstwo, krótka historia Holokaustu, Poznań 2011, i ostatnia praca sprzed dwóch lat, bardzo malutka, właśnie bardzo popularna, pierwsza książka wydana w języku polskim tej znanej badaczki francuskiej Annette Wiewiórki, Czym był Holokaust, rozmowy z moją córką, Gdańsk 2015 roku. Nie wymieniłem tutaj dwóch pozycji, które sam był zamieszany. Nasza pierwsza książka, Holokaust, zrozumieć dlaczego, ukazała się w 2000 roku, 2003. I ostatnia zmieniona znacznie w 2012. Nie bardzo, nie chodzi, nie chcę dyskutować, dlaczego autor przecież nie musi odnosić się do tych pozycji, ale no, jakoś może warto byłoby zauważyć, że jednak coś tam przed nim dla popularyzacji tego tematu, znowu pytanie, czy skutecznej popularyzacji, czy nie. Jak już powiedziałem na wstępie, moim zdaniem nie. Ale jednak coś tam się robiło. Wracając do samej książki, to co zwróciło moją jakby taką szczególną uwagę, to jest kilka kwestii. Znaczy, po pierwsze, autor w zasadzie, jak Państwo już przejrzeliście, jest w książce bibliografia, są też przypisy, nie krytyczne, ale właśnie takie, które odsyłają do podstawowej literatury. Zdecydowana większość publikacji, które autor cytuje, są najnowsze prace, czyli wydane po 2000 roku. Bardzo rzadko, jeżeli to chyba tylko takie publikacje źródłowe, prawda, do których autor odsyła, chociażby publikowane przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną w latach 40. Czyli mamy taki, czytelnik ma naprawdę bardzo aktualny jakby obraz.
Druga taka kwestia to jest to, że ja tego nie liczyłem. Można to oczywiście policzyć, ale wydaje mi się, to taki, nie wiem jak to rozumieć, żart autora, czy nie żart, mianowicie ja zauważyłem, że autor przede wszystkim, ja się z tym zgadzam, co prawda, ale przede wszystkim cytuje autorów, czy badaczy i ustalenia, głównie historyków Centrum Badań nad Zagładą Żydów. To są zarówno prace samodzielne w postaci książek, czy artykuły przede wszystkim zamieszczane w Zagładzie Żydów, studia i materiały. Rzadziej ustalenia innych historyków, no nie będę wymieniał instytucji z nazwy. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy rzeczywiście historycy z innych instytucji, które też przecież badają ten okres, czy ich prace nie zasługują tutaj na uwagę. To, co jest naprawdę bardzo, bardzo cenne, to jest to, że autor w wielu miejscach w bardzo taki sprawny, bym powiedział, sposób informuje o różnego rodzaju kwestiach kontrowersyjnych, dyskusyjnych, wprowadza to wszystko do obiegu i to są rzeczywiście kwestie no, bardzo, bardzo świeże, które budzą dzisiaj różnego rodzaju dyskusje. Ja to patrzyłem też z punktu widzenia na przykład uczniów i takiej pracy szkolnej, kiedy uczniowie pytają o różne rzeczy, które słyszą, nie wiem, z mediów, z rozmów w rodzinach, na ulicy. I bardzo często tu wydaje mi się, że nauczyciel będzie miał wielką pomoc właśnie w udzielaniu, no myślę, precyzyjnych odpowiedzi. Wreszcie wprowadzenie, no też była o tym mowa, tych kwestii jak właśnie trzecia fala zagłady, z takim doprecyzowaniem, autor wyraźnie pisze, że chce sprecyzować zarówno zakres chronologiczny, jak i przedmiotowy w ogóle tego pojęcia, o co tutaj chodzi. Język, o tym była mowa, moim zdaniem bardzo adekwatny do omawianej materii, nawet taki wydział w wielu miejscach, gdzie prosiłoby się, żeby pójść dalej, coś jakby dookreślić, autor nie do końca to robi. Ja myślę, że to jest dobry bardzo zabieg. To jest zawsze opatrzone przypisem i jest informacja, że jakiś, jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć więcej, może tego szukać. I na koniec chciałem powiedzieć, przywołać coś, co zapamiętałem z takiego naszego spotkania z Darkiem, naprawdę myślę, że dobre 10 lat temu, jak nie więcej, jednocześnie też zakończyć pytaniem. Ja pamiętam, kiedy powstawało w ogóle Centrum Badań, jakąś taką naszą rozmowę i Darek wtedy powiedział, że on postrzega swoją rolę, on jest w archiwum, on bada, on pisze, a wy róbcie co powinniście robić, chodzi mi o popularyzowanie tego, ja się w to nie będę mieszał. Co się stało takiego, że no, radykalnie od tego odszedłeś i napisałeś właśnie książkę popularną, przynajmniej tak deklarujesz, dla szerokiego kręgu odbiorcy. Dziękuję. No to nasz autor ma teraz okazję, żeby na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Zapraszam. Dobrze. Dziękuję Jacku, dziękuję pani profesor, dziękuję Robercie i dziękuję państwu za przyjście na rozmowę o tej książce. O wielu sprawach była tutaj mowa, nad niektórymi zastanawiałem się wielokrotnie, pisząc tę książkę, nad innymi kwestiami nie, ale może zacznę od tego pytania ostatniego Roberta, jak to się stało, że ja napisałem tą książkę? Sam ja tego nie wiem do końca. Kilkanaście lat temu dostałem, nawet podpisałem umowę z Krajową Agencją Wydawniczą, kiedy byłem jeszcze początkującym historykiem zajmującym się stłuskami polsko-żydowskimi i zagładą, podpisałem umowę na książeczkę o Holokauście. To wychodziły takie zeszyty z dziejów, już nie pamiętam jak ta seria się nazwała, bo trochę książek o PRL-u,
podpisałem też książkę, umowę na książkę o życiu codziennym w PRL-u i na drugą książkę o Zagładzie. Na szczęście, zanim zdążyłem napisać tą drugą książkę o Zagładzie, Krajowa Agencja Wydawnicza przestała istnieć. Lecz ja zacząłem już pracować nad tym tekstem i zostało mi trochę materiału, który wykorzystywałem później przy różnego rodzaju, czy to wykładach na Uniwersytecie Warszawskim, na studiach podyplomowych, czy w jakichś innych kontekstach. I kiedy Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, zaproponował mi napisanie popularnej książki o książeczki, broszurki, o akcji Reinhardt, bo to miało dotyczyć akcji Reinhardt przede wszystkim, czyli sprawców Zagłady, ja nieopatrznie zgodziłem się. No, myślałem, że mam już ten tekst, trochę go przerobię, trochę dopiszę i szybko uwinę się z tym zadaniem. Ale okazało się, że to, co napisałem kilkanaście lat wcześniej, co było dobre do zajęć, okazało się zupełnie nieadekwatne do tego, co chciałem zrobić. No, po prostu nie nadawało się do niczego, więc musiałem wrzucić to do kosza, wszystko i zostałem z tytułem i z zadaniem. Musiałem wywiązać się z tego zobowiązania. To tak czy inaczej miała być niewielka książeczka, ona miała mieć około 100 stron. No, miała być taka broszura, trochę materiału ilustracyjnego i zacząłem się zmagać z tym tekstem. Terminy goniły mnie i to już było jakieś dwa lata temu. Właśnie po prostu obudziłem się ze świadomością, że ja piszę jakąś książkę, która już nie będzie jakąś broszurką, nie będzie jakimś wykonem, tylko będzie czymś innym. I też nie wiedziałem, czy to będzie książka, no właśnie, czy to będzie książka pisana dla kolegów i koleżanek, bo takie książki ja zwykle pisałem, czy to będzie książka dla szerszego kręgu odbiorców, czy to będzie coś w rodzaju katalogu. Nie wiedziałem. Zmagając się z tym tekstem, przez Joanna pytała, jakie są koszty. Pisałem i cały czas byłem zadowolony. Zacząłem postrzegać cały szereg problemów. No, problem języka, problem konstrukcji, problem statystyki, problem... No właśnie zaczęło do mnie docierać no po prostu wiele rzeczy, którymi wcześniej, pisząc teksty stricte naukowe, się nie zastanawiałem. No i oczywiście musiałem przeczytać to, co napisano przede mną. Bardzo dużo czytałem. Ta książka to jest próba jakiejś syntezy. Część z problemu, który nazywamy zjawiska, które określamy eksterminacją Żydów, Holokaustem. Po prostu w pewnym zawężeniu, ale jednak po prostu wydało mi się to bardzo skomplikowane, trudne. Z tego właśnie powodu konstrukcyjnego, z tego powodu językowego. Czytałem opracowania, czytałem źródła i czego nie chciałem, to tego, żeby to po prostu była jakaś kompilacja jakichś tekstów, jakichś podejść. No chciałem, żeby to była jakaś książka autorska. Bardzo skromna, ale jednak autorska książka, która po prostu w pewien sposób mogłaby powiedzieć coś nowego. I tym czymś nowym, wydaje mi się, czymś, czego nie było, tutaj odnoszę się do tego, co mówił Robert wcześniej, to po prostu nie jest tak, że ja nie zauważam tych prac popularno-naukowych, które ty pisałeś z Piotrem Trojańskim czy innych, tylko po prostu ta książka jest inaczej skonstruowana i inaczej to pole badawcze są zakresie. Jest to książka o Zagładzie na pewnej części okupowanych ziem polskich, w Generalnym Gubernatorstwie. Takiej książki nie było.
I tutaj może po prostu wynikło takie po prostu nieporozumienie, że ja właśnie staram się przedstawić po prostu siebie jako pioniera, którego ja nie jestem oczywiście. Tym niemniej, no to podejście jest, można powiedzieć, jest jakieś, no może być uznane za nowe. Problemem był język właśnie. Problemem był język, jak pisać, opisywać ten mechanizm zagłady kolejnych miejscowości. Mechanizm jest jeden, ten sam. I problemem było, jak po prostu pokazać no po prostu przede wszystkim ofiary. Pokaż mechanizm, z jednej strony sprawców oczywiście, ale pokaż po prostu przede wszystkim ofiary, nie zamykać ich w liczbach, nie opisywać, czy tutaj wywieziono, czy zamordowano 1000 osób, czy 10 tysięcy osób i powtarzać. Operować właśnie tym ujęciem statystycznym, to było dość trudne. Dlatego starałem się po prostu wprowadzić nazwiska, żeby też była mowa. Osoby, ofiary, które no, były przewodnikami po tym, co się działo. Po prostu opowiadały, oddawałem im głos. Ja moją rolę ograniczyłem do tego, że jakoś po prostu zarysowałem tą konstrukcję, ale starałem się oddawać głos ofiarom. Przede wszystkim ofiary były dla mnie tutaj najważniejsze. No chodziło o to, żeby właśnie o co mi chodziło. Ja po prostu właśnie sam nie widziałem do końca i do tej pory, ludzie, którzy czytali tę książkę, koledzy, koleżanki, znaczy po prostu mówili mi, że no to jest wartościowa pozycja. No ja byłem dość sceptyczny co do tego. No, wydawało mi się, że to jest po prostu mówione tak. Ja po prostu nie wiem, nie jestem jeszcze w stanie, może to jest za świeże, może za długo nad tym pracowałem. Nie jestem po prostu w stanie się jeszcze jakoś odnieść z dystansem do tego, co napisałem. Joanna mówi o tej kwestii wizualnej, rzeczywiście, ale ja byłem zmęczony pracą nad tą książką. Wydawało mi się, właśnie miałem taki też pomysł, żeby osoby, na których się skupiam, żeby je pokazać. To, że pojawiły się problemy techniczne, praw autorskich, nie wszystko można było zdobyć, no więc nie chcąc się godzić na jakieś pośrodki, w ogóle zrezygnowałem z tego. I ta warstwa ilustracyjna no jest taka, jaka jest, czyli bardzo skromna. A jeśli ktoś będzie chciał sięgnąć do wydawnictwa z mapami, ze zdjęciami, to przygotowałem z moim nieżyjącym już bliskim kolegą Albertem Kowalkiem kilka lat temu taki wystawę, która była pokazywana w Państwowym Muzeum na Majdanku i potem przyszła jako katalog. To się właśnie dotyczy tej samej problematyki zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. I to jest wydawnictwo też, które właściwie po prostu mogłoby być wykorzystywane, ja nie wiem, po prostu w procesie edukacyjnym może obok tej książki. Ale może drugie wydanie na przykład mogłoby być z ilustracjami, makietą inną. Ja nie myślę o drugim wydaniu w ogóle. Nie myślę. Podobno je można je kupić. Nie myślę o drugim wydaniu, dlatego że musiałbym wrócić podobnie do tego tematu. To już musiałaby być troszkę inna książka, jednak. Coś musiałoby być poprawione, coś musiałoby być zmienione, coś musiałoby być dopisane, a to wymagałoby po prostu dalszej pracy nad tym tematem. A czego ja teraz chcę, to chcę się skupić nad moim głównym tematem, z którym zmagam się od kilkunastu lat. No, mam na to rok czasu, wróciłem do tematu Polskie Państwo Podziemne wobec Holokaustu i mam nadzieję, że spotkamy się może w przyszłym roku na dyskusji o takiej książce. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Zanim oddam Państwu głos, jeszcze sobie pozwolę udzielić na sekundkę sobie, bo to, o czym mówił teraz Darek,
Przypomniało mi jedną rzecz. On mówił o ofiarach. Mówił, że ofiary są tutaj w centrum i że ocalasz ich nazwiska, ocalasz ich twarze. I rzeczywiście ta książka zaprzecza tym straszliwie niegodnym, prawda, stereotypom mówienia o wierności Żydów wobec zagłady. Prawda? Przeczytajcie Państwo tą książkę, to tam niemal na każdej stronie jest informacja, jak się bronili, jak uciekali, jak się chowali, jak strzelali, jak... No po prostu to jest nieustanna obrona, nieustanna aktywność, tam nie ma żadnej bierności. Prawda? I to jest również ważne w tej książce, że po raz, no nie wiem, już nie chcę mówić po raz pierwszy, no ale w taki dojmujący sposób, przez to, że obejmuje no, taką szeroką perspektywę, prawda? Nie jednego wydarzenia, nie jednego buntu więźniów w Treblince, nie jednego takiego płomyka buntu w getcie białostockim, tylko całą panoramę akcji Reinhardt, tych wszystkich kilkunastu miesięcy i na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy mamy tak naprawdę nieustanny opór, niezgodę na zagładę. Nie ma tak, że Żydzi się godzili na zagładę. Czym innym jest heroizm tych, którzy mogąc się ratować, szli ze swoimi bliskimi, ze swoimi rodzicami, prawda, szli do wagonów. Czy to jest wierność? Nie wiem. Ofiary są aktywne. Ofiary się bronią, a sprawcy? Zwróćcie Państwo uwagę na ostatnie zdanie tej książki. Ostatnie zdanie, tam już potem nie ma nic. Proces pracowników, niemieckich pracowników kolei. Zeznają w charakterze świadków na procesie załogi Treblinki w 1964 roku. Niczego nie mogli sobie przypomnieć. Ofiary się bronią, a sprawcy niczego nie mogą sobie przypomnieć. Zapraszam Państwa teraz do rozmowy, do zadawania pytań, do dzielenia się z nami refleksjami, komentarzami i tak dalej. Bardzo proszę. Nie mamy mikrofonu osobnego, ale liczę na to, że będziecie Państwo słyszały. Proszę, proszę bardzo. Powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony tą książką. Znowu występuję krytycznie na tych spotkaniach. Przejrzałem ją na tyle, ile było, znaczy pół godziny. Ale mi się wydaje, że sama konstrukcja tej książki i ustawienie tematu zagłady na terenie Generalnej Guberni pokazuje, jaki niskiej się mówi w sposób rozproszony, co się działo na terenach dawnej II Rzeczypospolitej. To jest jedna taka pozytywna uwaga. Druga, myślę, że samo pierwsze zdanie, to jak ostatnie, obrazuje, co i jak świat zareagował na ten Holokaust, ale również, przepraszam bardzo, proszę Państwa, nie chcę być nieuczciwy. Ta reakcja na słowa w Oświęcimiu, na tle tej książki zwłaszcza, to ja teraz dopiero przestaję się denerwować dla tych internautów, którzy tak samo radzą. Myślę, że to jest zbyt duża tragedia, aby ją lekceważyć i wykorzystywać politycznie. Natomiast tutaj myślę, że to skoncentrowanie się na generalnej Guberni i jednocześnie pierwsze zdanie pokazujące, że eskalacja nastąpiła w momencie, kiedy Niemcy byli pewni siebie. Oni do 1941 roku jeszcze tam różnie rozgrywali. To zresztą widać, jak się zobaczy stosunek do krajów arabskich i innych, ale tutaj w terenie Generalnej Guberni oni to bardzo ładnie rozgrywali, jeżeli można tak powiedzieć, o szykowaniu zbrojnym.
Natomiast ta eskalacja z 1942 roku, 30 miesięcy po agresji wrześniowej, pokazuje, jak i do czego prowadził Hitler. Czyli jeżeli mógłby, to on by likwidował ten świat natychmiast. To, co pan bardzo dobrze, to przemówienie Hitlera. Tak, on szykował przeciwka swojego narodu na 80 milionów. I kolejna sprawa. Myślę, że ta książka, dobrze napisana, przystępna, do niej by się przydała, może, nie wiem, czy to jest możliwe, ale myślę, że przydałby się taki atlas na poziomie szkoły średniej okresu okupacji, ale okresu holokaustu. Ja mam mały atlas historyczny niemiecki. Ten Taschenbuch, proszę Państwa, on lepiej pokazuje wszystkie te obozy koncentracyjne, to co robili Niemcy. Sami Niemcy to pokazali, nie wszystkie te małe publikacje w Polsce. Ja wiem, że jest duży atlas, oczywiście, ale do niego nikt nie sięga. Natomiast taki atlas być może, że warto byłoby dodawać i takie książki warto jednak wzbogacać o kilka atlasów. I jednak bym zachęcał, ale przede wszystkim książka trafiła do nauczycieli historii, geografii, języka polskiego, a oprócz tego oczywiście do pasjonatów. Jak dokładnie to jest napisane, świadczą dwa indeksy. Ja specjalnie odszukałem indeks Suchedniowa, z którym jestem związany emocjonalnie. No tam jest, powiedzmy, w kontekście jedno zdanie podzielne. Ale na tym tle chcę powiedzieć o tym, co pan mówił i były zapowiedzi. Proszę Państwa, to nie tylko same rynki, z których Żydzi wymaszerowali drogę do zagłady. Suchedniowie ktoś zadbał i bardzo dobrze, i tam jest taka ścieżka Gustawa Herlinka Rudzińskiego. Ja przyjechałem tam kilka razy i się pytam, a wy co, gdzie jest Kirkut? Okazało się, że Kirkut tam Suchedniowie założono dopiero w czasie okupacji Niemiec. Bo sąsiedni z Bożentyna się nie zgadzają. Ale śladu po tym Kierkucie nie ma. Mówią, jak idziesz tam tą ścieżką koło toru, to jest taki kamień. No jest. To właśnie tak. Tak się zastanawiam, jak to jest. Ścieżka jest, czyli klimat był. A nikt nie zatroszczył się o to, żeby choć był jeden kamień, że tam był Kierkut w czasie okupacji. Może warto byłoby i o tym pomyśleć, żeby nie tylko tablica była na rynku, ale tam, gdzie można, niech zostanie choć symboliczny kamień, że tutaj byli ludzie pochowani 70 lat temu. Ja wiem, że po tylu latach nie ma co grzebać, rozgrzebywać. Symbol jednak dobrze przybył. Tak. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że jestem panu bardzo wdzięczny za tę książkę i jak mówię, po raz pierwszy mogę się tutaj zgodzić. Natomiast no, autor stoi przed poważnym wyzwaniem badawczym. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do rozmowy, do dyskusji. Proszę bardzo, tak, pan tutaj w tych okularach chyba, tak? Dobrze, tak, chyba pan. Chciałem zauważyć, że książkę dostałem parę dni temu, nie miałem już okazji czytać, bo z tego nie mogę się odnieść. Jestem przekonany, że zabitna książka zdarza, natomiast nie mogę odnieść się do samej zawartości tej książki. Natomiast nawiążę do pytania profesor Bakier, jako Kanadyjczyk, obserwujący polską scenę z daleka, nie poinformowany dość dobrze, stale jestem w stanie zdziwienia, tak jak Kanadyjczyk tylko może być oddalony od wydarzeń. I nie wiem, kto z Państwa dał sobie wysiłek, żeby odsłuchać 8 minut 50 sekund przemówienia polskiej premier Szydło, które nastąpiło w Oświęcimiu. A ja miałem tą wątpliwą przyjemność, że na YouTube odsłuchałem tego przemówienia i jako Kanadyjczyk byłem niesłychanie zdziwiony. Być może w Polsce jest to norma. Więc w tym przemówieniu ten cytat, o którym ja mówiłaś, był, ja
powiedział, z naszego punktu widzenia historyka badacza najmniej winny, albo najbardziej niewinny. W tym przemówieniu wygłoszonym na terenie obozu koncentracyjnego i zagłady nie padło ani razu słowo zagłada. Dwa razy padło słowo, brzydkie słowo na ż, czyli że w kontekście raz między ginącymi, cytuję z pamięci, między ginącymi byli również Żydzi. Drugie, Polacy pomagali Żydom. Następnie w tym krótkim przemówieniu stwierdzono, że Polacy trzy razy, że Polacy pomagali Żydom, to będzie muzeum Polaków pomagającym Żydom. Na koniec nastąpiło potwierdzenie nieprawdy, jakoby Polska była jedynym krajem, gdzie była kara śmierci za pomaganie Żydom. Także to przemówienie, o którym mówiłaś, mi się wydaje, jest takim sygnałem alarmowym, dzwonem, że książki takie jak książka naszego kolegi Darka mają ogromne wyzwanie przed sobą. To tylko tyle komentarz. Dziękuję, ale jak już jesteśmy przy naszej pani premier, to może jednak odpowiesz na pytanie Joanny dotyczące tej możliwości interpretacyjnej. No ja udzieliłem takiej odpowiedzi w książce już. Znaczy może napisałem coś, co może być odpowiedzią na twoje pytanie. Przy okazji opisywania kasusu markowej zwróciłem uwagę na to, że po zamordowaniu Ulmów żadne polskie pismo konspiracyjne nie napisało o tym. Zapanowała głęboka cisza. Polacy, którzy pomagali Żydom, taki jest mój, znaczy postawiłem taki problem, czy Polacy pomagający Żydom mieli ochronę ze strony państwa, w tym wypadku państwa podziemnego. I takiej ochrony nie mieli. Była to działalność, mimo tego, że istniały zorganizowane struktury w Warszawie czy w Krakowie i Lwowie, to znaczy struktury Żegoty, to jednak indywidualnie ludzie, którzy pomagali Żydom, nie mogli liczyć na żadną ochronę, ani ze strony konspiracji. Znaczy przypadkowo oczywiście tak, to się zdarza, ale nie było takich enuncjacji. Donosiciel, który człowiek, policjant, który doniósł na Ulmów, został zlikwidowany, ale dopiero po wejściu Armii Czerwonej na te tereny, za tak zwany całokształt. No, on był niebezpieczny, miał na sumieniu różne inne rzeczy. No, mówi się o tych wyrokach wydawanych na szmalcowników i tak dalej. Oczywiście to miało miejsce, to też trzeba widzieć te sprawy w odpowiedniej skali, w odpowiednich proporcjach. Ja tutaj też po prostu nie potępiam polskiego państwa, ale po prostu pokazuję w tej książce i w innych tekstach może po prostu bardziej to, że po prostu nie było ono w stanie chronić swoich obywateli, którzy na przykład pomagali Żydom. Jeśli mogę się wtrącić, ja znalazłam w krakowskim archiwum win, które przeskanowałam sobie w całości, 52 teczki. Tam jest bardzo ciekawa informacja z Krakowa z 1945 roku. Poszukiwanie, to znaczy sporządzanie list przechowujących Żydów w Krakowie i w Warszawie. Ciekawe po co. Ale nie wygląda to dobrze, proszę Państwa. To znaczy, to naprawdę nie wygląda dobrze. Jerzy Giebułtowski, bardzo proszę. Państwa, wielką przyjemnością jest czytać tę książkę, już ją sobie wcześniej kupiłem w jedynym miejscu, w którym tę książkę można, czyli na stronie muzeum. I złapałem profesora Lubionkę, wybitnego historyka, na błędzie. Strona 73, przypis 9. Profesor pisze, że uchwałą ciało śmierci jest określenie Raula Hilberga, podaje przypis. No więc tak, jako filolog spieszę, solidaryzując się z akcją Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Szekspir nie pisał po polsku, Hilberg po polsku nie pisał. Hilberg użył, wie ktoś na ten temat, określenia mobile killing units. Więc jeśli już to profesor Lubionka powinien był to powiedzieć, to profesor Lubionka powinien był powiedzieć jeszcze, postawić kropkę nad i. Określenie ruchome oddział śmierci jest autorstwa profesora Lubionki. Mogę nawet powiedzieć,
gdzie to padło. W tej okolicy ta ulica ewidentnie sprzyja rozważaniom semantycznym. Padło to w kwestiach restauracji Babuszka. Po spożyciu jadła żarły i kwasu bodajże chlebowego. Spróbuję znaleźć drugi błąd. To tyle, książka jest na końcu. Dziękuję bardzo. A, może jeszcze jedno. Pani profesor mówiła o tym, żeby zwrócić uwagę na stronę wizualną, więc na okładce jest filmy Shrekka Zero, czyli koszary Juliusa Shreka. A słowo Shrek dla każdego znającego niemiecki. Nie kojarzy się to z potworkiem z tematycznego filmu animowanego. To jest groza, przerażenie i strach. Więc nazwisko na okładce jest całkiem nieźle dobrane. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam jeszcze do pytań. Może ktoś jeszcze jakiś błąd wydobył? Proszę bardzo, Stasiu. Przyjemność czytania książki mam jeszcze przed sobą, ale chciałbym się odnieść do tych narzekań, recepcji. To nie jest tylko nasz problem. Teraz jest sesja i właśnie z egzaminu przyleciałem tutaj, żeby się doszkolić. I w ramach egzaminów czytałem pracę magisterską poświęconą serialowi Holokaust, historia rodziny Weiss. I właśnie szukając błędów pracy, znalazłem, że studentka nie zacytowała to na amerykanistyce ważnej książki Petera Nowika Holocaust in American Life, gdzie na stronie, już nie pamiętam, ale chyba 73 podobnie, pisze, że ten serial w ciągu 4 nocy zrobił więcej dla popularyzacji Holokaustu niż 30 lat przed tym filmem, który był transmitowany, jeśli dobrze pamiętam, w 78 roku. Więc ja myślę, że to jest rzeczywiście to, o czym Pan mówił, że no, piszemy, nikt nie czyta. Ale to wcale nie jest jakby problem piszących, tylko chyba właśnie, żeby sprząc jakieś te wysiłki, nie wiem, namówić jakiegoś reżysera, reżyserkę, żeby użytek zrobiła z tych książek. No to tak. Zapraszam Państwa. Ja znowu chciałem coś powiedzieć. Zapraszam Państwa. Ja rozumiem, że większość z Państwa, czy zdecydowana, czy inaczej przytłaczająca większość z Państwa nie czytała tej książki, no ale również taką ma formułę, takie gorące spotkanie o książce, która właśnie się ukazała. Ona się rzeczywiście ukazała bardzo, bardzo niedawno, a poza tym ukazała się w takiej konstelacji wydawniczej, że no rzeczywiście to coś jest jakiś taki dziwny, no jakiś taki omen, no że ona w obozie jest sprzedawana, no bo ona jest sprzedawana w wydawnictwach Majdanka, no trzeba tam albo pojechać, albo no, na szczęście można zamówić przez internet, no, ale spróbujemy coś zrobić, żeby jakoś ją no, szerzej, prawda, tutaj Państwu udostępnić, chociażby w tych innych księgarniach internetowych. Pan profesor, proszę bardzo, pan profesor Sułek. Nie czytałem, to chyba założenie z tego spotkania, że jest to spotkanie w książce, której nie czytał. No tak. Lepiej praktycznie, lepiej byłoby, gdyby było wtedy, kiedy książkę można nie mogło przeczytać. Ale ja mam taką uwagę, że ja nie wróżę wielkiej kariery czytelniczej w tej książce, chociaż jak przeczytałem wkrótce fragmenty dotyczące części generalnej budowy wyrozdania, to dobrze, to wszystko napisane, dlatego, że takich książek się nie czyta, czegokolwiek to dotyczyły. Moje pytanie jest takie, przeciwko czemu jest ta książka? Sławne historie, które niedawno znamy, to z referentów na swoich seminariach w Rumuniach i Karpach. Proszę Pana, przeciwko czemu jest ten Pan referat? Kto się z nim nie zgadza? Jak się wszyscy z nim zgadzają, no to może ten referat. Więc moje pytanie jest do tego, że przeciwko jakiemu poglądowi, oprócz ignorancji oczywiście, jest ta książka wymierzona, bo to książkę niesie. Książki naszego kolegi Tomasza Grocha były głośne i stały się ważne, ponieważ one były
wyraźnie wymierzone w pewien dominujący wówczas naruszony dzięki tym książkom pogląd. A pytanie jest, przeciwko czemu pana jest ta książka wymierzona? Drugie to jest, powinna być wymierzona w coś, bo tego jest potrzebna teza. Ja książkę nie znam, oprócz tego, że jest to rzetelny opis. Znając autora, inne prace, nie sądzę, by mogło być inaczej. Drugie pytanie, dlaczego ta książka, nie wiem, czy tak znana, jakby miało być. No bo już pominął, że ta książka będzie kupowana przez tych, którzy są na Majdanku. Majdanek nie jest tak obozem popularnym, odwiedzany, która to jest wesoło tak często odwiedzany jako święci. No dlatego między innymi, że nie jest obozem emblematycznym. Oświęcim jest miejscem emblematycznym i tylko jedno miejsce może być emblematyczne. Także jak tam tak wstępnie tak mam nadzieję na to, że mało osób słyszało o Bełżcu, o Trebnicy, o Sobiborze, to jest pytanie, ile osób nie słyszało o Auschwitz, prawda? Bo Auschwitz wszystkich ściąga. To jest symboliczne miejsce, tak jak Katyn ściągał wszystkich, zanim nie ściągnął, zanim nie tylko innych miejsc. Więc to, że tak mało osób słyszało o innych osób, o innych miejscach, to mnie specjalnie nie martwi. Ale to jest inny powód. Mianowicie ta książka będzie czytana przez publiczność wielkomiejską, która w Polsce nie stanowi tak dużej części publiczności. Wydaje się, że dobrą drogą, nie zgodowaną przez badaczy Holokaustu, jest publikowanie swoich przyczynków w wydawnictwach lokalnych, terenowych. W Polsce za demokrację jest niesłychanie rozwinięty rynek czasopism regionalnych w każdej gminie w Polsce. To ja znam, a znam tereny generalnie gubernium dobrze, dystryktu lubelskiego zwłaszcza. No, ukazuje się jakaś jest dostępna, albo niedawno była jakaś historia, prawda? Ukazuje się czasopisma internetowe. No i to jest miejsce. Ja nie chwaląc się, zajmuję się trochę zagładą w pewnej gminie lubelskiej. Ja swoje rzeczy, które piszę, nie publikuję w czasopismach centralnych, może ze szkoda, ale publikuję w piśmie miejscowym, które się okazuje raz na kwartał. I ma 2000 nakładów, a w gminie mieszka 8000 ludzi. Także praktycznie to cała populacja pisze, znaczy czyta to, co ja napisałem. Więc oczywiście nie można się rozwoić na wszystkie te tereny, ale to jest droga do dotarcia do tych czytelników, na których nam zależy. No, może bardziej niż takich zurbanizowanych, miejskich, wykształconych. Polecam autorowi i autorom pracy ten sposób popularyzacji swojej wiedzy zdobyczy. Dziękuję panie profesorze. Mamy sugestię jedną, ale jednak też i pytanie. Chciałbym, żebyś spróbował odpowiedzieć, przeciwko czemu jest ta książka. No nie zastanawiałem się do tej pory, panie profesorze, nad tym, przeciwko komu piszę tą książkę. No wydaje mi się, że zapełniłem pewne puste miejsce w literaturze dotyczącej, no nie tylko Holokaustu, ale też II wojny światowej, bo mówi się coraz częściej o zagładzie i właśnie ta zagłada polskich Żydów dokonała się nie w Auschwitz, głównie, a dokonała się w Treblince, Bełżcu i Sobiborze, w tych miejscach, które, jak wynika z badań, które zacytowałem, zamówionych przez Muzeum II Wojny Światowej, o których niewiele Polaków wie, a w tych właśnie miejscowościach zginęli ich sąsiedzi. I o co mi chodziło, to żeby po prostu pokazać ten po prostu to, co się działo głównie w 1942-1943 roku na ziemiach polskich. Po prostu przedstawić po prostu taki opis, no, który ułatwiłby po prostu zrozumienie tego, co jest jednym z najważniejszych polskich doświadczeń w XX wieku i nie tylko.
a co tak naprawdę znane nie jest. Przeciw, można tak powiedzieć. No, 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 oczywiście też nie liczyłem na to, że ta książka będzie, będzie czytana wszędzie. Ja po prostu wykonałem swoje zadanie na tyle dobrze, na ile potrafiłem. Spróbowałem po prostu przedstawić to, po prostu posługując się wiedzą, jaką mam i warsztatem, przedstawić te skomplikowane zjawiska w sposób no, taki, żeby mogły one być przyswojone przez odbiorców, którzy nie są badaczami tej tematyki. Uzupełnię jeszcze jedną sugestię, że jakby ktoś miał tę książkę, żeby ona dobrą rolę odegrała swoją, znaczy większą niż odegra, to powinien to tak oprzeć swoją promocję na hipotezie dwuszczelnowego komunikowania, czyli postaci gdzieś liderom, którzy wiedzą, dostarczają. Gdzie jakaś fundacja się znalazła i zakupiła tej książki tyle, ile jest szkół w Polsce. No to jest moja to w Polsce. Tak, nauczyciele, prawda, no to jest środek, to jest to, ten szczebel wiedzy. Wtedy dotrze się do prowincjonalnych szkół. Tak. Można. Proszę, oczywiście. Błąd. Jasne. Jacek, pytałeś jeszcze o błędy. Znaczy, że nie ma jakichś rażących, tak mi się wydaje, ale ja podkreśliłem jeden. Nawet zadałem sobie trud i szukałem, jak myśli tutaj autora szły. To jest fragment ze strony 135, dotyczy to ośrodka zagłady w Treblince, no geografia czysta się kłania. Ośrodek śmierci umiejscowiono w gminie Kosów Lacki w powiecie sokołowskim, ja cytuję, w odległości 4 km od stacji Treblinka, leżącej na trasie kolejowej Warszawa-Białystok. Stacja Treblinka leży na trasie kolejowej Małkinia-Sokołów Podlaski Siedlce, a nie Warszawa-Białystok. Ja wiem, jest tak, ale to jest skrót myślowy. Ad vocem. Bardzo proszę, panie profesor. Tak, wtedy. To jest... Węgrowski powiat, tutaj autor, węgrowski przedwojenny. Ja. Autor się powołuje na tekst Jacka Młynarczyka, a ten z kolei cytuje Łukasiewicza z 1945 roku. Myślę, że tam to jest jakoś pokręcone. No tak, ja oczywiście sam po prostu nie mierzyłem. Ale tego. Byłeś w Treblince. Nie, no oczywiście, że tak. Natomiast właśnie dlatego ta książka też była trudna do napisania dla mnie, że ja do tej pory pisałem tylko o rzeczach, które badałem źródłowo. Wszystkie. I wszystko, co piszę, po prostu jestem za to całkowicie odpowiedzialny, ponieważ przebadałem to, widziałem dokumenty, dokonałem ich analizy. Po prostu tu natomiast musiałem opierać się na opracowaniach. Nie mogłem weryfikować wszystkiego. Oczywiście też mogłem popełnić po prostu jakieś po prostu błędy, które mogłem źle opisać, mogłem źle zrozumieć. Oczywiście, jak najbardziej. I przy takich syntezach, oczywiście wiem też o innych błędach, nie dociągnięciach, nie będę tutaj o nich mówił. No po prostu sprawia mi to oczywiście. Znaczy zły jestem z tego powodu, no, że mogłem dopuścić do tych błędów. Ale z drugiej strony no, wiem, że były też one nieuniknione, że nie miałem szans, no, biorąc pod uwagę ogrom tej problematyki, nie mogłem zawsze i wszędzie być na tyle precyzyjny, na ile bym chciał. Też ambicją moją było opisanie zagłady, bo o tym nie mówiłem, w różnych perspektywach. Z perspektywy zarówno dużych miast, Warszawy, która opisana jest bardzo dobrze, ale też mniejszych miejscowości, wsi, prowincji. Chciałem spojrzeć i na ofiary, i na sprawców, i na świadków, po prostu w najróżniejszych rolach społecznych, kontekstach. I to dodatkowo komplikowało
pracę nad książką. Ja jeszcze zaczynam się na tym błędzie, który jest symptomatyczny, bo on oznacza, jak wielką rolę odgrywa w tej książce topografia. Jak topografia odtworzona na, no, w miarę możliwości najwierniej, prawda, staje się bohaterem tego opisu zagłady w Generalnym Gubernatorstwie. Bardzo często jest tak, że te historyczne opisy są tak wypreparowane z topografii, są jakby zawieszone gdzieś wszędzie i nigdzie, prawda? Pojawiają się nazwy miejscowości, a tutaj, i to jest charakterystyczna cecha tej książki, to nie jest jakaś okazjonalna rzecz, że ona jest, znaczy te wydarzenia są lokowane w konkretnych miejscach i autor się rzeczywiście stara te miejsca zarysować, prawda? To mówi o, no, takim trochę innym też podejściu do opisywania zagłady, gdzie mamy do czynienia z powołaniem do życia krajobrazu jako nie tylko tła, prawda, na takiego biernego tła, no, takiego jakby zupełnie martwego tła, na którym coś się dzieje. Krajobraz zagłady jest aktywnym uczestnikiem tego procesu zagłady, bo przecież Żydzi się ukrywają w lasach, w norach, na polach, na łąkach, w stodołach, prawda? I to jest wszystko gdzieś zanurzone w jakiejś realności topograficznej Polski tamtego czasu, prawda? To jest ważne. Jeśli mogę wejść w słowo, dwie rzeczy. Jedna prowokacyjna, a druga literacka. Ida Fink, którą pan się zajmuje, pan Krupa, specjalizuje się w swojej książce, nad którą pracuje w literaturze Idy Fink. Właśnie patrząc na pana, przyszło mi to do głowy, że ona zawsze pisała o krajobrazie, który obwinia. To znaczy o tej takiej dziwnej funkcji pięknego krajobrazu. A druga rzecz prowokacyjna jest taka, że właśnie ten przymus lokalizacji topograficznej, uważam, on pojawia się w miejscu, które jest zupełnie źle rozumiane i jest przedmiotem jakichś szalonych korowodów dyplomatyczno-politycznych rządu polskiego, który tępi określenie polskie obozy koncentracyjne, podczas kiedy jest to właśnie próba zlokalizowania geograficznego pewnego miejsca. Ja jestem zwolenniczką w każdym razie takiej interpretacji tej sprawy i uważam, że to jest jakieś piramidalne nieporozumienie i interpretacje inne. Zofia Małkowska nie miała problemów w napisaniu w użyciu tej formuły polskie obozy koncentracyjne w medalionach tuż po wojnie. Momencik, może jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos, ten, który jeszcze nie mówił, wie pan. Pilnuję tutaj jako przewodniczący interesów i mam niewdzięczną rolę. Bardzo proszę, panie Adamie. To takie jedno. Po pierwsze, zastanawiam się, czy krytykanie błędów nie będzie przeciwskuteczne, że ludzie nie zniechęcą się. Wprost przeciwnie. Po drugie, interesuje mnie, na ile, panie profesorze, wydarku, myślałeś o tym, żeby jednak napisać o zagładzie w ogóle. Wydaje mi się, znaczy zagładzie na ziemiach polskich w ogóle. Pomijanie ziem wcielonych, z których się wywodzę i którymi się zajmuję, też cały czas powraca ten wątek tego generalno-gubernatorstwo-centryzmu. Tak? Cały czas postrzegam zagładę przez pryzmat generalno-gubernatorstwa. Nawet jeżeli nauczyciele, chociaż moim zdaniem to 67% nie czytających to też są nauczyciele, jest to doświadczenie mojego, tego będzie to nie ten. To będzie utwierdzało w przeświadczeniu właśnie wszystkich, że zagłada wydarzyła się w Generalnym Gubernatorstwie, a ziemie wcielone nie istniały i nie istnieją. Ci Żydzi, którzy tam zostali zamordowani, którzy tam żyli, mieszkali, oni znikają z tym społeczeństwem, absolutnie. Mam taka sugestia, czy może myślałeś, skoro ta książka jest takim jakby popularnym, czy nie rozszerzyć może na w ogóle zagładę Żydów polskich?
Myślałem o tym, oczywiście, ale byłaby to zupełnie inna książka. We wstępie napisałem, że rezygnuję z wielu tematów. Zrezygnowałem z kontekstu międzywojennego na przykład i musiałem zrezygnować z ziem wcielonych, ponieważ wiązałoby się to ze zwiększeniem objętości też tej książki, z rozszerzeniem narracji. I takiej książki chciałem pisać. Chciałem się skoncentrować wyłącznie na generalnym gubernatorstwie, również z tego powodu, bo punktem wyjścia właśnie była zagłada w trzech obozach akcji Reinhardt na terenie generalnego gubernatorstwa i na Majdanku, który był obozem koncentracyjnym, ale również obozem zagłady. Wydawało mi się, że to, jeśli po prostu zrobię to dobrze, to ta książka po prostu spełni po prostu swoje zadanie i po prostu ogarnę ogarnę to zjawisko, jakim była po prostu eksterminacja, która była kierowana z jednego ośrodka decyzyjnego. Bo to jest ważne. Ja powiedziałem przed chwilą, że punktem wyjścia była akcja Reinhardt, czyli kodowe określenie na eksterminację Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, ale świadomie nie chciałem w tytule, żeby pojawiła się akcja Reinhardt. Chciałem, żeby pojawiła się, bo jeśli mówimy o akcji Reinhardt, no to mówimy o mechanizmie, mówimy o sprawcach, a dla mnie sprawcy, oczywiście oni są ważni, ale ważne są przede wszystkim ofiary. I też chciałem opisać tą tak zwaną trzecią fazę zagłady, no, która jest i nie jest częścią akcji Reinhardt. Tak więc oczywiście opisanie w jednej publikacji eksterminacji Żydów polskich, bo czym innym jest eksterminacja Żydów polskich, a czym innym na okupowanych ziemiach polskich, bo tu piszemy o czymś innym, czeka oczywiście na swojego historyka. Ja zająłem się tylko okręgiem Białystok z ziem wcielonych do Rzeszy, no, z którego Żydzi zginęli w dużej części na terenie Generalnego Gubernatorstwa w Treblince i na Majdanu. Tak jak powiedziałem, taka synteza jest potrzebna, zostanie napisana, tylko na pewno ja nie będę autorem tej książki. To już mogę zapewnić Państwu. Mam dwa zgłoszenia panów, którzy już mówili. Kto jeszcze nie mówił i chciałby zabrać głos? Trzymam gotowości. Proszę pan. Całkowicie akceptuję, ponieważ rozumiem to określenie jako określenie ściśle geograficzne. Jest to umieszczenie miejsca, o którym mówimy, w pewnej topografii. To nie jest sprawstwo, tylko to jest geograficzne określenie. Tak to rozumiem. Przepraszam, jakie ma pani narodowość? Jest pani polską? Proszę się nie śmiać. Dlaczego? Mogę się śmiać. Jestem przewodniczącym. Uzyskać informacje. Ale ja mogę na mnie odpowiedzieć. No ale to to ja wchodzę. Polskie obozy koncentracyjne, bo chyba już... Ale czy to z narodowością ma coś z tym, żeby przez właśnie Żydów nie, żeby zniknęło to określenie polskie obozy koncentracyjne? No właśnie, to nie jesteśmy w instytucie, jesteśmy w Instytucie Polska Akademia Nauk i rozpowszechniamy takie opinie, polskie obozy koncentracyjne. Ale jakie opinie? Które są, to słowo polskie obozy koncentracyjne jest karane. Proszę pani. Jeszcze nie. No to ja osobiście jako polski obywatel mam nadzieję, że będzie obywatelka, proszę panią, bo rozpowszechnianie takich informacji, polskie obozy koncentracyjne, to jest uważam, że skandaliczne. Proszę pani. Problem polega na tym, że każdy tekst, każda nazwa podlega interpretacjom. I nie ma możliwości, żeby pani tej interpretacji, którą pani zaprezentowała, była połączona ani z narodowością, ani żeby miała jakikolwiek wyższy status. Uczymy tego na pierwszym roku właściwie każdych wstępnych studiów uniwersyteckich i dziwię się, mogłabym panią zapytać, jak to było z pani kursem tego rodzaju, ale wyraźnie pani czegoś nie zarejestrowała. Każdy tekst kultury podlega interpretacjom i nie można
zadekretować tej, która panią razi. Po prostu widzę tutaj jakieś nieporozumienie interpretacyjne. Taka interpretacja razi wszystkich Polaków, szanowni państwo. Wszystkich Polaków. Ja proponuję, żebyśmy zamknęli ten wątek narodowy i zapraszam państwa do... Zapraszam państwa do zadawania pytań, wypowiadania się. Proszę bardzo. Ja mam pytanie takie trochę ad vocem do pana profesora. Pan profesor zadał pytanie, przeciwko czemu pan napisał na książkę. A ja zadam trochę inaczej. Dlaczego pomimo to, że tyle powstaje takich pozycji i stara się jednak naświetlać tą sprawę żydowską, jednak nadal żyjemy właśnie w społeczeństwie, w którym jest brak tolerancji. Nawet już pomijając kwestię tylko żydowską, to jeszcze nawet obecna sytuacja imigrantów teraz obecnie, a mienimy się społeczeństwem katolickim. No właśnie dlatego. Strasznie takie głębokie pytanie, ale spróbuj odpowiedzieć. Właśnie no nie wiem, co mam powiedzieć na takie pytanie. No my jako autorzy książek, czy to akademickich, czy nawet popularnych, no po prostu niewiele możemy, nie zmienimy świata. My mamy szans w starciu z telewizją, czy z machiną jakąś propagandową. No my piszemy tylko skromne książki i no mamy nadzieję, że ktoś je przeczyta. Pan Jerzy a potem pan, dobrze? Bo to jest tak jakby dla państwa, dla panów to jest druga tura. Proszę bardzo. Czuję się włany do Katowic jako filolog. To powiem tak. Jeziora Mazurskie, Pruski Śląskie i Rogi Ruskie. Jako filolog. A do pana profesora mam takie pytanie dotyczące książki. Pytanie jest zasadnicze, takie, czy pan myślał o jakimś modelu teoretycznym, może nie tyle na podobieństwo, ale w rodzaju tego, co stara się zbudować Raoul Hilbert, z naszym wcześniejszym studiem dotyczącym znacznie większego obszaru. Bo ja śladu konstruowania takiego rygorystycznego modelu teoretycznego czy interpretacyjnego tutaj nie widzę. Chciałem, żeby pan się odbył. Nie, do takiej ambicji nie miałem oczywiście, że gdzie tutaj porównywać w ogóle wielką, monumentalną syntezę do skromnego zarysu problematyki. To nie. Dobrze. Czy można, bardzo proszę, bo pan jest pierwszy. Tak. Czy można, jak gdyby, nie nawiązując do tego pytania. Literatura, o ile wiem, nie jestem specjalistą w tych sprawach, ale o ile wiem, literatura holokaustowa jest bardzo bogata, istnieje od lat, rozwija się i są pewne schematy interpretacyjne wypracowane na Zachodzie. Czy miał pan poczucie, pisząc tą książkę o polskich realiach, że część tej metodologii no, nie jest wystarczająca albo nie przystaje do polskich sytuacji? Nie, no nie miałem takiego poczucia, tylko po prostu opisywałem, wykorzystywałem inne instrumentarium, wykorzystywałem inne źródła, pisałem tylko i wyłącznie o tym, co się działo na pewnej części okupowanych ziem polskich. Z punktu widzenia, oczywiście po prostu wykorzystywałem pracę autorów, czy niemieckich, czy izraelskich, czy amerykańskich, którzy po prostu odnoszą się do tej problematyki, nad którą ja pracowałem. Natomiast do jakichś generalnych ujęć, zagłady, no po prostu nie odnosiłem się, bo w tej książce nie było takiej potrzeby. Przepraszam. Tak, proszę drążyć. Ale czy miał pan poczucie, że te pojęcia tam zbudowane, ten typ metodologii, że on przylega, że tak powiem, czego nam brakuje, to nie znamy faktografii, zakresu tego, ale, że tak powiem, schematy interpretacyjne dają się tutaj stosować z powodzeniem. Czy miał pan w pewnym momencie poczucie, oj nie,
to, że tak powiem, trochę jest inna bajka. Nie mówię lepsza, gorsza, okropniejsza, dużo. Nie o to chodzi, tylko Nie miałem takiego poczucia, że trzeba jakieś metody do tego przypadku polskiego specyficzne stosować. Proszę was. Generał Przewodniczący, proszę pozwolić. Pierwsza sprawa. Myślę, że lokalizacja, jak słyszałem, jest wzięta ze źródeł, które były w czasie okupacji, dlatego że po wojnie tam jest zupełnie inny podział terytorialny. I to trzeba będzie sprawdzić i poprawić najwyżej w drugim. Błędu nie ma, jeżeli chodzi o podanie, bo tak na pewno było w czasie okupacji. Chodzi o tą Warszawa-Białystok, tak? O tą linię. Tak, bo nie było powiatu węgrowskiego, gospodarskie, zupełnie gdzie indziej, Sokołowa i tak dalej. Ale były inne cyfry. Jeżeli chodzi o postawę pani profesor, zachęcam do jednej rzeczy. Od dłuższego czasu, od kilkunastu lat, Niemcy mają bardzo dobre określenie. Deutsche Nation. I nie bądźmy lepsi od Niemców. Tłumaczmy tak, jak oni piszą. I nie ma co filozofować, że jak były w Polsce obozy, to są polscy. No przepraszam bardzo, że mnie zaczął przyznawać dziktę. Piszmy sami dobrze. I dlatego ta książka jest bardzo dobra. I na pytanie jeszcze tutaj, które padło, że jest tylko generalna gubernia. Pozornie, przepraszam. Jeżeli będzie czytać, to się okaże, że ta generalna gubernia jest znakomicie osadzona w realiach całego tego terytorium okupowanego przez Niemcy w roku 1942 i 1943. Tam są podane mordy i pod Kijowem, i Mińsk, i na Białorusi. To jest dobra książka. Ma pan rację. Ale się nie mieści w konwencji do tej pory. A to ja tutaj nie będę pana krytykował. Podpadł pan po prostu w towarzystwu. Ale być może. Nie. Że pan miał rację. Dzięki. Bardzo proszę jeszcze, mamy jeszcze troszkę czasu, bardzo proszę, proszę bardzo. Więc jeszcze też nie przeczytałem książki, więc chciałem się odnieść do fragmentu pana wypowiedzi, który pan powiedział, że z racji tego, że ta książka miała mieć charakter syntetyczny i zbierać zarówno pana, panie badanie, jak i najważniejsze ustalenia, że w niej pan nie napisał o kontekście międzywojennym. I właśnie stąd moje pytanie o kontekst międzywojenny, bo mam też tego pytania, czy formuły teoretyczne, które mam, czy też jakby było ogólne ujęcia już są gotowe, jest brakuje na fotografii, to chciałem się zapytać o pana ogląd braku głębokiej historii społecznej międzywojnia powiązanej z historią zagłady, międzywojnia polskiego, bo moim stronom zdaniem to jest z największych pierwszy przestrzeni jako do eksploracji studiów zagłady na ziemiach polskich czy generalnych. Nie, no to międzywojnie zresztą zaczynałem moją karierę naukową, jeśli chodzi o zagładę czy antysemityzm, to właśnie zajmowałem się okresem międzywojennym, dużo trochę na ten temat napisałem, trochę wiele na ten temat czytałem. Po prostu mam wrażenie, że ta przestrzeń badawcza jest bardzo dobrze opisana, jest bardzo wiele publikacji najróżniejszych dotyczących czy stosunków polsko-żydowskich, czy antysemityzmu, czy antysemityzmu w programach politycznych poszczególnych partii i tak dalej, i tak dalej. Ja nie ująłem tego tematu po prostu tutaj dlatego, że po prostu musiałem poświęcić temu więcej, o wiele więcej miejsca i ta książka zaczęłaby już pęcznieć, a poza tym, jeśli dodałbym ten aspekt, no musiałem się zająć, bardziej głęboko musiałbym po prostu wchodzić w stosunki polsko-żydowskie, musiałem opisać sytuację na kresach, czego też chciałem uniknąć. Chciałem zawęzić tą problematykę, którą po prostu opisuję i tak powiedziałem, podejść do niej jak najbardziej to było możliwe precyzyjnie. Zwłaszcza, że opis zagłady jest, rozpoczynając od połowy 1942 roku, bardzo trudny, bo wiele zjawisk pojawia się, to jest problem konstrukcyjny, wiele faktów po prostu dzieje się równocześnie. Ten mechanizm jest prosty z jednej strony, a z drugiej strony trudny do opisania i na tym chciałem się skupić. Natomiast gdybym wszedł w stosunki polsko-żydowskie, po prostu musiałem to kontynuować później, w
znaczy opisać bardziej szczegółowo podejście choćby polskiego państwa podziemnego wobec zagłady społeczeństwa, wikłać się czy odnosić się, może nie wikłać, odnosić się do debat współczesnych i tak dalej, i tak dalej. A to uznałem nie jest moją rolą jednak. Ja miałem po prostu dostarczyć, przedstawić pewien opis tylko. Oczywiście niekiedy w przypisach starałem się odsyłać czytelnika do tych sporów, podsyłać pewnego rodzaju literaturę czy jakieś interpretacje. Ale nie było to moim głównym celem. Alina Skibińska, bardzo proszę. Ja bym chciał spytać o coś takiego. Głośno. Pewien prosekwencer, akcja Reinhardt, ze spisu prędzej dziennikarza, właściwie sama akcja Reinhardt przeprowadzona przez Niemców, który jest głównym tematem, ponieważ ten ostatni rozdział jest bardzo niewielki. Potem, co się nawet na trzecią fazę zagłady, to chciałabym już przechodzić, czy ten temat bardzo skrótowo mam też. Chciałam spytać o coś takiego, bo pisanie syntezy jest kolejnie trudno, zagadną już masę naprawdę tekstów. Właśnie. Podobnie jak w przypadku tłumaczenia książek czy tekstów z jednego języka na drugie, ujawnia słabości, mielizny, niedopracowania tematów w literaturze. Chciałam spytać, bo także to podniosłeś we wstępie, że musiałeś sięgnąć do źródeł jednak, bo są tematy niedopracowane. I czy ujawniły ci się w trakcie pisania właśnie tej książki jakieś zagadnienia, które są rzeczywiście, których nie mogłeś napisać tak, jak byś chciał, ponieważ one są jeszcze zbyt słabe składane? Czy nie ma? Nie no są oczywiście, jest to proszę cała masa, od zagadnień generalnych do zagadnień szczegółowych. Na przykład? No na przykład historia o obozie zagłady w Treblince. Nie ma monografii takiej podobnej do książki, którą napisał Robert Kowalek o obozie zagłady w Belsu. Są studia dotyczące poszczególnych dystryktów. I dystryktu Radomskiego. Ale no właśnie są dobre studia dotyczące dystryktu radomskiego, a gorzej jest z dystryktem warszawskim. Są już tutaj tylko artykuły. No niedawno było bardzo źle, jeśli chodzi o dystrykt krakowski. Pojawiła dopiero praca Eli Rączy parę lat temu, kiedy ja przystępowałem do tej pracy. Jeszcze chyba tej książki nie było. Czego brakuje? Czego mi brakowało, to jest no właśnie po prostu ten poziom bardzo niski. To jest poziom powiatu, to jest poziom poszczególnych miejscowości i tam rzeczywiście należy było sięgnąć do źródeł, żeby zrekonstruować rzeczywistość. Bo jak ginęli Żydzi w Warszawie, to mniej więcej wiadomo, ale jak ginęli Żydzi, powiedzmy, w jakimś miasteczku pod Kielcami, to już niekoniecznie. A nie były to wcale społeczności małe. Właśnie po prostu śmierć tych... Bo to był duży problem dla mnie, że czegoś nie opiszę. Skupię tylko na przykład na Warszawie, a nie napiszę jakiejś mieście, miejscowości. Więc po prostu starałem się po prostu przynajmniej odnotować na przykład kilka słów, jakiś krótki akapit, jakiś odsyłacz. Oczywiście no po prostu był to półśrodek, no, ale na więcej nie było mnie tutaj, no, ze względu na to, że byłem zmuszony jednego zachowania dyscypliny i pilnowania objętości. Na więcej nie było mnie stać. Czy zbliżamy się już do końca spotkania? Czy Państwo jeszcze chcieliby zabrać głos? Czy jeszcze jest jakieś pytanie? Czyli powoli kończymy. Burza się też skończyła. Ja myślę, że to rozpętanie żywiołów podczas naszej rozmowy na pewno nie jest przypadkowe.
Ja pozwolę sobie jeszcze na zakończenie podsumować naszą rozmowę dwoma takimi punktami. Otóż pan profesor Sułek zapytał prowokacyjnie, ale bardzo celnie, przeciwko czemu jest napisana książka Dariusza Widniotki. A ja bym, jeśli pozwoli autor, ja bym odpowiedział z mojego punktu widzenia, że to jest książka napisana właśnie przeciwko zapaści pamięci. Mówiłem o niej na samym początku. Co to jest ta zapaść pamięci? To jest coś więcej niż zapomnienie. To jest coś znacznie, więcej, to jest coś znacznie głębszego. Bo ta zapaść pamięci powoduje, że my nie tylko nie pamiętamy tego, co się te 70 kilka lat temu wydarzyło tu i teraz, tu na tej ziemi, tu na tych naszych, w tych naszych wioskach, miasteczkach, nie w Warszawie, prawda, tylko nie gdzieś w jakimś Krakowie, ale tak naprawdę wszędzie. No, ta książka mówi, ta książka przytacza dziesiątki miejscowości, ma indeks geograficzny, prawda? No to, na którym zależało bardzo. To jest niesamowite. No właśnie, właśnie jakby ten reflektor skierowuje się ku tym miejscom nieoświetlonym do tej pory, prawda? Nie wydobytym w tej smudze światła. I wtedy tam się pokazują rzeczy straszne, o których wszyscy wiedzieli, a o których teraz, tak jak ci sprawcy na procesie w 64 roku, po prostu nie są sobie w stanie przypomnieć. I to jest jedno z kluczowych zdań w tej książce. Przeciwko temu ta książka jest napisana. Bo nie tylko przeciwko ignorancji, ale również przeciwko tej zapaści, która powoduje, jak rak rozrastający już jakąś taką pseudopamięć, jakąś taką chorą pamięć, jakąś wirtualną historię się nam tutaj przecież serwuje, prawda? Coś się dzieje takiego, że powstają jakieś zasłony, powstają jakieś fantazmaty, no nie wiem co, nie wiem jak to nazwać, prawda? I przeciwko temu, właśnie przeciwko temu wszystkiemu, sądzę, napisana jest ta książka. To jest pierwsza uwaga na koniec i druga uwaga, również nawiązująca, tym razem do głosu Joanny. Tak nie do końca podjętego przez pytania, refleksji, nie do końca podjętego przez autora. To jest ten obraz historyka, który pisze książkę, jest to owocno morderczej pracy, prawda, i on tą książkę jak kamień, prawda, wrzuca w wodę i ta woda się zamyka nad nią, ale ona nie tylko się zamyka, ona wierzy głęboko, a to jest obserwacja fizyczna, no tak jest, że jak się wrzuci kamień do wody, to rozchodzą się kręgi. Rozchodzą się kręgi, nie? Ale nie, ja mówię o obserwacji fizycznej, kochani, spokój. Nigdy, Elu, nie wrzucałaś kamienia do wody. Ale ma pan profesor taką inną obserwację, po prostu nie rozchodzi się, nie rozchodzą się kręgi na wodzie. Jestem poświęcony, żeby na gajdę. Wiecie, jak inni. Tak. I ona pisze, że niemieccy historycy już wiele rzeczy opisali, tylko nikt tego nie wie, co oni. Ale drodzy państwo, ja wydaje mi się, że ja powiedziałem jasno. Ja się odnoszę do zjawiska fizycznego. I to zjawisko fizyczne zachodzi. I nie dam sobie wmówić, że jak wrzucę kamień do wody, to nie rozchodzą się kręgi. Teraz, jeśli pan, ja rzucam to w twarz, ten obraz, wam wszystkim. Tak, i teraz dopiero go przerabiajcie na metaforę, na i tak dalej. Ale i to jest wyzwanie, to jest wyzwanie. I ja bym nie rezygnował od samego początku z jakiejś nadziei na to, że jakieś kręgi się rozejdą po wodzie. Dziękuję bardzo państwu.